Siema widzowie, dzisiaj zaczynamy tofikowy turniej. Reksio na razie. Drużyny wybrały widzowie na grupę na ziomki psiego kanału. Jest jeszcze taka grupa, gdzie lubią tofika na Messengerze. Oni go tam lubią, wymyślałem z nim historię historyczną i dla tych widzów zrobię ten turniej, który dzisiaj się zaczyna. To na razie Reksio, jak widzicie. Tofik zaraz będzie. Dobra. Tofik był Reksio, teraz Tofik. No to właśnie dla jego fanów gram turniej i pozdrawiam fanów wszystkich Tofika serdecznie z grup na piłkarskich na Facebooku i Messengerze. Pozdrawiam wszystkich. Do was Idol na kamerze. No i no tam robię różne z nimi historie, ale nie mogę ich mówić, bo YouTube może mi zablokować za te rzeczy, co tam piszą o, za te historie, bo są. No tak, wolę o tym nie mówić po prostu. Toficzek. Ta czekolada jest ważna do tej daty, do dzisiejszej daty. A w FIFA zaczyna się turniej. Turniej tofikowy już teraz. Teraz przedstawię zespoły. No to grupa A, PSG. Tam grają, ja wybrałem, ponieważ tam grają, tam utworzyłem Tofika, Reksia i Maxa, Wisła Kraków, ulubiony klub Tofika, Real Madryt, Inter Mediolan. Grupa B to są trzy angielskie zespoły, jeden włoski. Tak jak Włochy, Anglia. Finał Euro. No to Liverpool, Brighton, Chelsea, Piemonte Calcio, czyli Juventus. No to teraz zaczynamy. Meczem otwarcia będzie Real Madryt z PSG. Real Madryt. Hit. Oto składy. Tutaj Grzegorz Krychowia grał w PSG, ale tam kariery nie zrobił, tylko zarzucili mu tam tylko dziewczyny. Oj, tutaj Reksio, Max, Tofik. A natomiast tutaj jest pośmiewisko internetu. Właśnie z tej grupy oni lubią Tofika. Jest Karim Benzema, wrócił do Realu, bo u mnie w FIFA był w Radomiaku w poprzednich turniejach. Vinicius. No a dalej wiecie. No to zaczynamy mecz otwarcia. PSG. Leo Messi przy piłce. Może wygra ten turniej jak Mistrzostwa Świata. Dobra, zaczynamy. Przed dzisiejszym spotkaniem oczekiwania są ogromne. Nie wiem jak Państwo, ale my liczymy na świetne widowisko i grad bramek. Zapraszamy na Parc des Princes. Przepraszam za rozmowę w tle. Witamy Państwa w paryskiej świątyni futbolu, Parc des Princes. I zapraszamy na, miejmy nadzieję, kawałek futbolowego widowiska przez wielkie W. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. A dziś mamy dla Państwa interesujący mecz klubowy, dzień rozgrywek pucharowych. Wszędzie zmierzy się z Realem Madryt. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Teraz na Państwa ekranach skład Paris Saint-Germain. W bramce Gianluigi Donnarumma, Idrissa Gueye oraz Gini Wijnaldum zagrają na środku pomocy. Drużyna zagra formacją z jednym napastnikiem z przodu.
drużyna Realu Madryt na ten mecz teraz na Państwa ekranach. Między słupkami i wokół tła w linii defensywy Ferland Mendy wystąpi z Danim Carvajalem na bokach. Luka Modric oraz Casemiro zagrają na środku pomocy. Formacja z wyraźną szpicą za punta. W linii ataków osamotniony napastnik. Parc des Princes, Parc Książąt. To jest miejsce, gdzie jeszcze 130 lat temu był miejski park. Od tego czasu istniały tu stadiony. Pierwszy w latach 1897-1932, drugi w latach 1932-1970 i wreszcie od 1972 roku obecny, ostatnio modernizowany przez Euro 2016. Rozgrywano tu mecze turniejów finałowych Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, a także pierwszy historyczny finał Pucharu Mistrzów Krajowych w 1956 roku, który Stade de Reims uległ Realu. Dobra, zaczynamy. Pierwszy gwizdek. Traci piłkę. Gol! Jędrze o PSG! Tofik! Właśnie Tofik strzela pierwszą bramkę na tych mistrzostwach! W rzeczywistości to jest pies! A Kiwi jest Ukraińcem, który gra w PSG. Tofik! Pierwsza bramka na tym turnieju! Tofik strzela pierwszą bramkę na Tofikowym turnieju. Ale się złożyło. Max, mój pies przedwcześnie wylatuje z boiska z powodu tego, że karny dla Realu i czerwona kartka dla Maxa, mojego psa. Niestety, Max już kończył udział w tym meczu. Niestety. I teraz przy piłce Tomasz Brąkała, pośpiewisko internetu i 1-1, Tomasz Brąkała, pośpiewisko internetu, strzela bramkę w Tofikowym turnieju. Co ciekawe, Tomasz Brąkała strzelał na moim mundialu 2003, na moim turnieju, pamiętam jeszcze FIFA 17 zniszczoną i teraz też strzela. 1-1. Carlo Ancelotti dumny. Widać, 2-1 Real, znowu Tomasz Brąkała. Kolejny świetny turniej tego pośmiewiska. Do przerwy rezultat 2-1 Real. Do przerwy rezultat 2-1 Realu po bramce Tofika i bramce pośmiewiska internetu Tomasza Brząkały. No, w sumie przez Maxa się to wszystko posypało, no bo dostał czerwoną kartkę, no niestety. A i będę to nagrywał na podstawie Mundialu 2003, no bo tam nagrywałem bramki i mówiłem, jaki rezultat do przerwy. Tyle, że to było w innej scenerii i na innym kanale. No a teraz 2-1 dla Realu. No to teraz sytuacja się odwraca, teraz druga żółta karta dla Casemiro i rzut karny dla PSG za faulu na Krychowiaku. Bo jeszcze Fede Valverde chodzi. Federico Valverde, a teraz Mbappé. 2-2, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé strzela bramkę. Jest to cieszynka. Nawet
Trzecia czerwona kartka i trzeci rzut karny. Na PSG tym razem. Za faul na Mbappé. O, krycha schodzi. Oj. 3-2. Mbappé znów. Bardzo. Real wyrównuje w samej końcówce. Karim Benzema na terenie Francji trzyma bramkę. Obejrzyjmy raz jeszcze, jak padła bramka. Dobry strzał, krótki ruch, ale trzeba zapytać, dlaczego bramkę dopuścił. Żeby ustawiony za daleko od jego dobrze wie, że ten gol obciąża jego koniec. Proszę spojrzeć na ten wybuch radości w strefie technicznej. Może czuć statystykę. PSG po szalonym meczu wygrało remis znaczy 1-1. No i teraz ulubiony klub Topika, ten z Wisła Kraków z Interem Mediolan zagra. Oto skład Wisły. Jest ten Dembele z Barsy. Jeszcze Kieszek jest. Oto skład Interu. Dobra, zaczynamy. Rzut karny dla Wisły i rzut karny dla Iwana Perešića. Ja pieboła. Kandarowicz broni, nie ma karnego. Do przerwy rezultat 0-0, nuda. Gol! 1-0 Wisła! O Jezu! Jezus, przepraszam. Już będzie zaraz Wisła? 1-0 Usuma Dembele! Kuba Błaszczykowski chodzi. Rzut karny dla Interu. Co za zwrot sytuacji 80 stopni. Lautaro Martinez i Paweł Kieszek. Paweł Kieszek broni! Aha. Nadal prowadzi Wisła 1-0. No, Wisła wygrała 1-0 po golu Usuma Dembele z Interem Mediolan. Gratulacje Wisła. No a teraz grupa B i hit Anglii. Liverpool Chelsea. Oto skład Liverpoolu. Mane wtedy jeszcze, teraz Bayernie. A tutaj... Dobra, gramy. Do przerwy rezultat 0-0, nuda. Nuda tak jak podobnie w spotkaniu Wisły z Interem, ale w spotkaniu Wisły z Interem padł gol, to może teraz też padnie. Gol! 1-0 Liverpool w ostatniej minucie meczu! Sadio Mane!
Sadio Mane. Aktualnie gra w Bayernie. Nie wołał na mistrzostwo świata z powodu kontuzji. No to kończymy. Koniec meczu. Liverpool wygrywa 1-0 z Chelsea. Liverpool wygrał 1-0 po golu Sadio Mane. W ostatniej minucie w tym meczu były 3 czerwone kartki. Jedna dla Liverpoolu, 2 dla Chelsea. No i tak to wygląda. Pierwszy Liverpool jak na razie. Sadio Mane aktualnie gra w Bayernie. Zajął drugie miejsce w plebiscycie złotej piłki za Karimem Benzemą. Później, no, miał pojechać na mundial, ale nie pojechał, bo kontuzja. A przed mundialem jeszcze wygrał Puchar Afryki ze swoim Senegalem. Ale na mistrzostwa świata już mu nie pomógł. No i teraz Juventus. Wojciech Szczęsny, nasz bohater narodowy. Jakub Moder, ale Jakub Moder chyba na ławce w tym meczu. Jeszcze gra Michał Karbownik tam, ale też już gra w Niemczech. O, zawodnik, który w Radomiu urodzony, wychowanek Zorzy Kowala, grała z KS Makowem. Ten klub. Dobra, bez przedłużenia zaczynamy. Gol! 1-0 Juve, Cuadrado! Piękna bramka! Piękna. Cuadrado. Rzut karny dla Brighton. Trossard strzelił w Polsce. Słupek! Co ciekawe, Trossard strzelił w Polsce w meczu z Belgią w czerwcu 2022 pod wodą Czesława Michniewicza. Do przerwy rozwikłał 1-0 dla Juve. W Brighton były dwa kontuzje i wszedł back. A jest ten Argentyńczyk, co strzelił w Polsce na mundialu w meczu z Argentyną. I jeszcze nie trafił. I Moder, nasz Polak, który nie pojechał na mundial, ale jeszcze. Nie, karnego nie wykorzystał Trossard, czyli Bel, który strzelił w Polsce w czerwcu 2002. Wtedy jak katastrofalnie przegraliśmy 6-1 pod wodą Czesława Michniewicza w Lidze Narodów. Gol! 1-1! Jakub Moder! Nasz Polak! Jakub Moder strzela bramkę. Graham Potter dumny. Rzut karny dla Juventusu. Alvaro Morata przy piłce. Pudło! Zarówno Trossard i Morata. Gol! 2-1 Juve! Pellegrini! To właśnie były ostateczne rozstrzygnięcie.
Rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie. Odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez polskiego. Kulka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. W takiej odległości Perez ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Menedżer jest wyraźnie zły, bo mimo wyniku zawsze jest trudniejsze. Teraz będą mieli to kulkę. Gol 2-2! Trossard przełamuje się! Końcówce meczu. To jednak świadczy o ich zadziorności. Wprawdzie grają dziesiątkę, ale cóż z tego? Zdobywają dorównującą bramkę, a to przecież jeszcze nie koniec. Tu wszystko wciąż może się zdarzyć. I ruszamy. Renikowy rezultat 2-2. Ostatni gwizdek w tym spotkaniu. Koniec meczu 2-2. No to kończymy. No remis Brighton z Juve. W ostatniej minucie Leonardo Trossard. Dobra widzowie, że na wyścigu kończymy, więc pa pa widzowie, pa pa.